Chciałbym się z Państwem podzielić krótko pewnymi kwestiami. Nie będę czytał tutaj oświadczenia do Pana Prezydenta, chociaż ono jest bardzo szczególne i wymowne. Natomiast ono charakteryzuje trzy sprawy. Pierwszą rzeczą to jest, nadal apeluję do Pana Prezydenta, żeby zdjął ze szpitala swoje inwestycyjne długi. Dlaczego? Tutaj, Szanowni Państwo, z wystąpienia NIK-u w 2010 roku NIK zgodnie z prawem wskazał, że inwestorem bezpośrednim kontrolowanego zadania inwestycyjnego jest miasto, gmina Grudziądz. Natomiast szpital pełni funkcję inwestora zastępczego. Biorąc pod uwagę, że szpital nie mógł sobie poradzić z chociażby tym obciążeniem inwestycyjnym, no zaciągał kolejne kredyty. Jest to zgodne z prawem. To nie jest coś odosobnionego. Ale nie o tym chciałem mówić, bo ja myślę, że przyjdzie czas na podsumowanie. Pewnie się Pan Prezydent do tego odniesie. W 2015 roku z ówczesnym skarbnikiem, wiecie Państwo, ja nie chcę wymienić nazwiska, bo nie jestem, to akurat nie jest to miejsce, ale ówczesny skarbnik, który był dobrym skarbnikiem, i który po prostu ze mną razem negocjował projekt w BGK-u, to znaczy w Banku Gospodarstwa Krajowego. Byliśmy już, powiedzmy, powyżej pół metka. I w pewnym momencie, kiedy już doszło do takich porozumień, że trzeba było po prostu też włączyć w to miasto, to w ciągu jednego dnia dowiedzieliśmy się z prasy, a ja również od Państwa, że skarbnika nie było. Został odwołany. Przyczyna była jedna, że kutliwy, no, jeżeli to ma decydować o rozwoju miasta, to winszuje. Ja podjąłem próbę własnego projektu i zacząłem współpracę z panem profesorem Modzelewskim. Może komuś się ta postać podoba, może nie, ale to nie jest ważne, to jest mądry człowiek. Jeżeli byliśmy już na półmetku i było wszystko, gotowa była opinia, to zostałem odwołany. Bo, Szanowni Państwo, najważniejsza kwestia. Nie ma co restrukturyzować szpitala, bo on jest dobrze posadowiony, jasne, można go poprawiać, bo nie ma rzeczy doskonałych, stworzonych przez człowieka. Można go po prostu poprawiać, ale nie wolno go niszczyć. I dopóki będę żył, to będę z Państwem się spotykał i będę przeciwdziałał każdemu działaniu, które będzie szpital niszczyło. I to, co chcę powiedzieć, że ten projekt restrukturyzacji długu, Szanowni Państwo, nie szpitala, spowodowałby to, że szpital zacząłby inaczej funkcjonować, miałby inne wyniki i miasto by nie upadło albo nie miałoby kłopotów z finansami. Szpital robił sobie wszystko samemu. Szanowni Państwo, to jest wszystko dokumenty niewynoszone znikąd, bo dostępne powszechnie. No jeżeli zobaczycie Państwo zarządzenia prezydenta Grudziądza dotyczące zakupów, i wszystko się zleca, wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi szpitala. To z czego? No z prywatnych pieniędzy miałem to wszystko robić? Oczywiście. Pożyczałem, ogłaszając przetargi, korzystałem z kredytów, korzystałem z różnych innych form narzędzi finansowych, narastały mi zobowiązania, więc dogadywałem się z firmami finansującymi. Szanowni Państwo, to było igranie z ogniem. Ja nie chcę się tłumaczyć, tak. Jedną winę mam i rzeczywiście, że ja 2-3 lata temu nie tupnąłem nogą i nie zostawiłem wspólnego naszego dzieła. Ale nie wolno mi było tego zrobić. Było wszystko kupowane zgodnie z prawem. To są zarządzenia, raz podpisane przez pana Malinowskiego, raz podpisane przez pana wiceprezydenta Ślusarskiego z upoważnienia, raz podpisane przez panią Beatę Przybylską z upoważnienia jako szefowa Rady Społecznej. Ale to przecież trzeba sobie trochę przypomnieć historię. Apeluję do wszystkich finansistów, którzy wiedzą, jak wygląda zestawienie wyniku zysków i strat. Ono składa się z trzech głównych rzeczy. W pierwszej części jest to, co szpital po prostu wydaje i zarabia na własne potrzeby. I od lat szpital z tej pierwszej części ma dodatni wynik finansowy. I apeluję do pana prezydenta, apeluję do radnych naszego miasta, żeby nie manipulowali kwotami. Szpital za 2015 rok uzyskał zysk 4 miliony 490 tysięcy złotych. Ale jeżeli przejdziemy do trzeciego rozdziału tego zestawienia i tam dołożymy
dodamy wszystkie koszty finansowe i raty kapitałowe od kredytów inwestycyjnych, to niestety jest ujemny. Dzisiaj ktoś mówi, że miasto musi pokryć ujemny wynik finansowy. Panie prezydencie, to nie szpitala wynik pan pokrywa, tylko pokrywa pan swój własny wydatek inwestycyjny. Czyli pokrywa pan swój własny koszt, swój własny dług. Dzisiaj są instytucje, są profesorowie. Jeżeli profesor Modzelewski i jego zespół, jeżeli instytut, jeżeli profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego współpracujący z profesorem Modzelewskim, opracowali opinię i ona jest, ona trafiła do szpitala, bo wiem, że z Warszawy wyszła, bo wiem o tym, bo to nie jest żadna tajemnica znowu, to trzeba ją po prostu pokazać. To niech mieszkańcy zdecydują, czy to, co opiniował profesor Modzelewski, to jest lepsze, aniżeli od tego, co myślą urzędnicy naszego miasta. No jakieś, dla mnie to jest kuriozum, jakieś dziwne są sytuacje, że w sposób jakiś też dziwny dla mnie powołuje się ludzi, którzy mają zarządzać wielomilionowym majątkiem, prawie miliardowym. Do tego po prostu podaje im się kompetencje, które są z księżyca wzięte. Po jakimś czasie się dowiaduje, że dopiero rzeczywiście trzeba poprawić regulamin szpitala i w konsekwencji działania po 2 tygodniach dokonuje się aktów prawnych, które powinny być a priori dokonane. To jest to dla mnie trochę dziwna sytuacja. Myślę, że to jest chyba nerwowość, która nie powinna temu nikomu służyć, bo przecież to nie jest fabryka guzików, tylko że to jest porządne przedsiębiorstwo świadczące o naszym zdrowiu. Powołuje się osoby do audytu. No ja miałem, przysłuchiwałem się tej konferencji pana prezydenta, gdzie pan prezydent sprowadził lepszych ode mnie. Chociaż to, no mówię, pomimo to, że ja mam skończoną szkołę główną handlową, bo to jest kuźnia kadr menadżerskich, nawet mam prawo nosić znacze, to, że po prostu skończyłem jeszcze inne zarządzania, ale są lepsi ode mnie, chylę czoło. I ci lepsi ode mnie powołują audyt. Ja chcę wiedzieć i mam pytanie teraz, za ile pieniędzy, czy oni są upoważnieni, ci ludzie, do zbierania danych wrażliwych i zbierania danych o firmie, czy jest z nimi podpisana umowa i co, komu ma i czemu służyć ten audyt? Może restrukturyzacji głębokiej szpitala? No, jest to bardzo, bym powiedział, drażliwy temat, bo takiej głębokiej restrukturyzacji, o czym pan marszałek nawet pisze w piśmie, szpital nie wymaga. Są oddziały, które są prowadzone z zyskiem i takie, które trzeba, do których trzeba dokładać. Ale te, do których trzeba dokładać, to nie jest wynikiem, że one źle pracują, pacjenci nie tacy. Przede wszystkim musimy do nich dokładać do momentu, kiedy po prostu liberałowie stwierdzili, że nasze zdrowie podlega skwitowaniu, słupkom, a nie rozsądkowi i logice. Natomiast od zeszłego roku jest prowadzona intensywne prace, właśnie Agencja Oceny Technologii Medycznej dokonuje wyceny poszczególnych świadczeń. I w tym nasz szpital uczestniczy. Dokonaliśmy już przeszacowania niektórych bardzo źle wycenionych procedur. I myślę, że to jest dobra droga, ona się w tym roku najprawdopodobniej zakończy. Tak jak równie słuszną drogą jest mapowanie potrzeb. Jeżeli chodzi o parking, to gdzie była ta prywatna inicjatywa, że trzeba było wyłożyć 5 milionów złotych? Nikogo nie było. Wtedy, proszę bardzo, to szpital wyłożył te pieniądze i to szpitala jest majątek. I bardzo przed tym przestrzegam. Ja tylko mówię o parkingu. Szanowni Państwo, 300 tysięcy złotych rocznie z parkingu jeszcze przy tych kłopotach miasto zabierało. Za zajęcie pasa drogowego. To trzeba sobie o pewnych rzeczach powiedzieć. Jaki jest udział w tym, że szpital pomaga również w utrzymywaniu Solany. No panie prezydencie, no szpital to nie jest miasto. Przyczyna pańskich problemów jest najbliżej pana, wokół pana. I proszę się rozejrzeć. Tam leży przyczyna pańskich problemów. Ale to nie ja będę panu decydował, z kim pan pracuje. Wszystkie bary, kuchnia, apteka, parking, wszystko jest z zyskiem. To nie jest tak, to są już nie moje dane, ale to są dane już w tej chwili pochodzące
a od chociażby dyrektora Jaskulskiego czy kogokolwiek, to są prawdziwe dane. Natomiast najważniejszą rzeczą jest, że to jest zyskiem. I ja przyrzekam wszystkim. I panie prezydencie, jeżeli pan ten zyskiem przedsiębiorstwa zorganizowane odda w ręce prywatne albo komu innemu, innym spółkom, to mam nadzieję, że żyjemy w państwie prawa i wierzę w to głęboko. I są instytucje państwowe, które dokładnie zbadają celowość takich działań. I ja to państwu gwarantuję. Nie będzie nic prywatyzowane w szpitalu, co przynosi zysk. Jeżeli już mówimy o parkingu, to od 1 marca po moim odejściu podniesiono o złotówkę. Jaki to ma wpływ na ten wielomilionowy dług? To są śmieszne rzeczy. To można podnosić opłaty, one też są skalkulowane w centrach miast. Bo 10 zł za godzinę nikt by tu nie stał. Przyjeżdżają chorzy ludzie, którzy nie mają czasami na wykup leków. Stoją w kolejce, ja wiem, bo sam walczyłem z tymi kolejkami. Na jedne mi się udało, pewnie nie do końca, jasne. To nie jest tak, że to jest wzorcowy, on jest dobrze posadowiony szpital. Ale ja też nie byłem ideałem, bo nie robiłem tam za Pana Boga, tylko za normalnego dyrektora zarządzającego firmą. Dlatego apeluję, czy ta złotówka kogokolwiek, komukolwiek pomoże. Ale proszę zauważyć, jeżeli ktoś czeka 6 godzin do lekarza i 6 zł ma zapłacić, a ma wizyty co tydzień, 24 zł przy skromnych rentach, tam się nie leczą zdrowi, piękni i bogaci. Się dowiedziałem, to ja dowiaduję się po prostu, żyję jeszcze tym. Dowiaduję się, że są robione prace na temat, może by OPEC przejął kotłownię. No, apeluję do radnych. No, jeżeli chcecie pomóc OPEC-owi, to nie kotłownią szpitala. Więc roczne utrzymanie naszej kotłowni wynosi 3 034 000. Natomiast przecież to nie jest OPEC nic nowego. Przecież szanowni państwo, my mamy OPEC i OPEC nam ogrzewa przewlekłą terapię. Ten jeden budynek, który został na Sikorskiego. Czyli szpital ma porównanie, panie prezydencie, i audytów nie trzeba robić. Wystarczy wziąć dwie umowy i je przeczytać. To gdyby szpital był ogrzewany w całości przez OPEC, to zapłacilibyśmy 4 591 000. 1 600 000. Różnica. Niech obecny dyrektor zacznie jeździć nie może kurtuazyjnie, tylko roboczo do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ja mu pozostawiłem bardzo przyjazny klimat. I proszę tego, panie dyrektorze, nie zmarnować. Tam są pieniądze. One się przydadzą szpitalowi. I nie ma się na co obrażać. Będzie później pan sam. Może większe pan załatwi. Chylę czoła i liczę na to. Przy tej właśnie emocjach, które towarzyszyły radnym Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu, zabrakło może rozsądku prawnego. Warto było zwrócić się do sejmiku, warto było się zwrócić do mnie, ewentualnie nie wiem po co, ale do sejmiku. Ale dzisiaj moje odwołanie jest niezgodne z prawem. Ja nie będę tego komentował, bo uważam, że nie powinienem, nie znam się na tym. Sprawę moją prowadzi kancelaria, dobra kancelaria w Warszawie, przygotowana do tego typu spraw. No i myślę, że powiadomimy państwa o wyrokach sądowych. Kiedy one zaistnieją? Nie wiem. Po dyskusji z moimi panami mecenasami, oni podjęli za mnie decyzję, że tak pozostawić tego nie wolno, dlatego że to jest po prostu zlekceważenie już nie mnie, ale funkcji sejmiku i funkcji, którą pełnię w sejmiku. Dlatego tak robić po prostu nie wolno. A co będzie dalej, to sąd zdecyduje i myślę, że to sąd będzie decydował o tym, czy dzisiejsze działania, konkursy i powoływania są zgodne z prawem, czy nie. Ja tego nie oceniam, bo ja się nie znam. Prawa jeszcze nie skończyłem, dlatego tego nie oceniam. Zainteresowane są również firmy europejskie moją współpracą. Natomiast ja przyrzekłem mojej żonie, rodzinie, a państwu dzisiaj. Ja się z Grudziądza nie wyprowadzam, nie wynoszę. I na pewno poprzedniego błędu nie wykonam. Nie mam zamiaru pracować ani w Warszawie, ani w Amsterdamie, nigdzie. Będę w Grudziądzu i będę śledził to, co wspólnie żeśmy potrafili zrobić. Może bym miał coś do przekazania nowemu dyrektorowi,
ale poprzedni dyrektor, czyli ja, miałem zakaz wstępu do szpitala, no więc nawet zrezygnowałem z obiadów. Też sobie już sam gotuję, bo nie chcę się nikomu narażać. Jak zakaz, to zakaz. Także po prostu nie chodzę na obiady, no szkoda. Natomiast dobrze by było, żeby pan dyrektor się spotkał ze mną. No dzisiaj to już jest, mleko się wylało, ja myślę, że już chyba nie ma się po co ze mną spotykać. Natomiast renegocjowanie umów, to trzeba się przygotować, panie dyrektorze, bo się ich nigdy nie renegocjuje. One są negocjowane raz albo dwa razy w roku. I to jest wszystko. I życzę panu powodzenia w czerwcu, bo jak pan zaprojektuje szpital na cały rok, do końca roku, to będzie skutkowało przez prawie 5 lat. Ja nie chcę nikogo urazić, ale dla mnie outsourcing to jest polskie kolesiostwo. Koniec, kropka. Nie ma żadnej podstawy racjonalnego zachowania się u dyrektora jakiegokolwiek, który szuka outsourcingu. Szanowni Państwo, jeżeli jest coś z zyskiem prowadzone, to trzeba to uszanować. Po pierwsze. Po drugie, outsourcing, czyli po prostu wydzielenie i sprywatyzowanie, to jest tak. Dodatkowo szpital zapłaci stawkę VAT-u, bo to jest usługa. Dodatkowo trzeba będzie zapłacić zysk dla firmy, która to weźmie. Czyli to już mamy 30%. I od 1 stycznia, może pan dyrektor gdzieś tam umknęło, te umowy są ozusowane i nikt z żadnych urzędników, urzędów państwowych nie będzie miał problemu porównania, jak to było przez kilka lat, jak te inwestycje się spłaciły, a jak teraz jest outsourcing. Jak ja słyszę, że trzeba tam zamknąć aptekę, bo ona jest w nocy niepotrzebna i jeszcze, szanowni państwo, i tam może oddać to do sieciówki, no to czy ktoś w ogóle się zastanowił, panie prezydencie, na miły Bóg, że to są podatnicy, pańscy wyborcy. No dlaczego pan po prostu igra z ogniem? Tego nie wolno robić. To jest zdrowie ludzkie, to po to budowaliśmy aptekę za pieniądze szpitalne, ale za pieniądze inwestycyjne. Po to, żeśmy to Rada Miasta wprowadzała dyżur, żeby było łatwiej chorym ludziom, a dzisiaj to wszystko trzeba sprywatyzować, oddać, zniszczyć. Nie bez kozery chcę wam powiedzieć, pokazać. Rzeczywiście to, co pan prezydent wyciąga, że ja kiedyś złożyłem rezygnację. No złożyłem, to można przeczytać. Tylko, że powiedziałem i mówię, że wie pan na pewno, że nie jest to rezygnacja w trudnej sytuacji, gdyż nie niszczy się własnych dzieł. A jest to konsekwencja działań, które panu dobrze są znane. To jest data, która pokrywa się z odwołaniem skarbnika. No więc jeżeli po prostu my nie możemy realizować projektów słusznych dla miasta i słusznych dla szpitala, no to co ja miałem robić? Usiąść i płakać? Nie tak robią faceci. Myśmy mieli wynegocjowany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kredyt między 160 a 200 milionów na niski kredyt, na niski procent. I tam chodziło o to, żeby w części miasto poręczyło. Zapewnienie skarbnika było takie, że to poręczenie jest to po prostu tylko utworzenie niewielkiej rezerwy, którą można później rozksięgować w grudniu, że 1/25 co roku się pokrywa. Znaczy, ten kawałek tylko się poręcza, który jest w danym roku do spłaty. I w tym roku, jeżeli po prostu w danym roku do grudnia raty kapitałowe i odsetkowe są spłacone, to miasto ma prawo to rozksięgować i zapłacić własne inwestycyjne zobowiązania. Proste jak 2x2. Odnośnie tej pani dyrektor do spraw kontrolingu, to ja myślę, że ja obserwuję pewne rzeczy i zachowania. Kontroling to nie to samo, co kontrola. Tej pani się po prostu pomyliło. Ona jest dyrektorem do spraw kontroli, a myślę, że przyjdzie taki czas, że nauczy się tego, co to jest kontroling. Życzę tego jej. Nie wiem, w czyje ręce, ale wiem, że są prowadzone działania, bo jeżeli się coś już wydziela, coś się po prostu mówi, to uważam, że liczy się. To nie jest tak dlatego, żeby coś jest na rzeczy. Ja dlatego przestrzegam już dzisiaj przed wielkimi świętami, bo je będę chyba może odosobniony, ale naprawdę powiadomię odpowiednie instytucje. Tak osobiście, bo ja się nie boję nikogo i niczego. Z wyjątkiem Pana Boga i po prostu no, mojej żony. No, ale to jak ja słyszę, że jest za dużo sprzętu,
no to ktoś nie zapoznał się z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, ani nie zapoznał się z zaleceniami ministra zdrowia, bo to są ważne rzeczy. Podstawą do mojego odwołania było rok temu złożone wypowiedzenie, to już o tym żeśmy dzisiaj mówili. No jest kuriozum prawnym. Nie można, pan prezydent ma na decyzję 30 dni, mógł wtedy mnie odwołać, nie byłoby problemu. Natomiast po roku kancelaria prawna absolutnie uważa, że to jest inny model stosowania prawa. Dzisiaj ratusz stosuje prawo faktów dokonanych, niezgodnych z prawem. Ale to jest sprawa ratusza, nie moja. Nie. Pan prezydent był zobowiązany zwrócić się opinię do sejmiku. Do dnia wczorajszego taki wniosek nie wpłynął. Ale gdyby wpłynął, to już nie ma żadnego znaczenia, bo on musi wpłynąć na 30 dni przed decyzją odwołania. Ja jestem nadal dyrektorem szpitala i mogłem do tego zakładu wejść. Ja jestem dżentelmenem. Jeżeli się dowiedziałem od prezydenta, że mam nie przychodzić, to znaczy, że nie przychodzić. No, jeżeli ja bym komuś powiedział, nie przychodź do mnie do domu, no to nie będzie przychodził. No. I przed tą emocją dziecięcą ja przestrzegam lokalnych polityków. Tak nie wolno się zachowywać. Czy widzieliście mnie w rozterce, jakichś emocjach, kiedy ja miałem naprawdę problemy w szpitalu? Nie wolno takich rzeczy robić. Tam ma być zawodowstwo, a nie amatorszczyzna. No, jestem jeszcze członkiem Platformy, jeszcze mi nie odwołano. W każdym razie, no, co ja panu powiem? No, był pan premier, był pan prezydent, była pani minister, wszyscy przyjechali, każdy wziął po kawałku wstęgi i odjechali. Mam apel jeszcze po raz drugi do pana posła Dzięcioła, do pana posła Szymańskiego. Panowie, dżentelmeni, no nie kłóćcie się ze mną, nie walczcie z Nowakiem. No pokażcie, co wyście zrobili dla naszego regionu, miasta, szpitala. Podyskutujemy o faktach. Ja, proszę państwa, powiedziałem jedno i będę zawsze mówił. Ja nie zmieniam poglądów. Moimi poglądami jest i był, i to może powiedzieć każdy prezydent tego miasta. Moimi poglądami jest szpital. I za szpital chcę odpowiadać w 100%. To, co jest złe i to, co jest dobre, to moimi i moją jedyną partią to jest szpital. I obojętnie, kto będzie następny w mieście, to będę tak samo współdziałał na rzecz mojej partii, mojego szpitala. Bo to jest jedyna moja partia i jedyne moje poglądy.